Agnieszka Jankowska, witam Państwa w środę 26 września i zapraszam na wydarzenia. Współpraca z Lubinem i powiatem przynosi efekty. Ta współpraca to nie tylko współpraca w zakresie finansowania infrastruktury. Kranówka o smaku pleśni. Intensywnie badamy tę wodę. Powiat lubiński, Lubin i Ścinawa to przykład dobrej współpracy między samorządowcami, na której najlepiej wychodzą sami mieszkańcy. Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła podczas konferencji podsumował zrealizowane wspólnie inwestycje. Przez 4 lata współpracy samorządom udało się pozyskać blisko 200 milionów złotych środków zewnętrznych. W Ścinawie na zaproszenie burmistrza Krystiana Kosztyły spotkali się prezydent Lubina, starosta powiatu lubińskiego i kandydaci na wójtów gminy Rudna i gminy Lubin. Tematem spotkania była deklaracja współpracy na rzecz przyszłości i rozwoju całego powiatu oraz ocena dotychczasowych współdziałań. To jest bardzo ważne, tak jak widzicie Państwo, współpraca powiatu i miasta polega też na tym, że współpracujemy w zakresie jakby dostarczania sobie klientów do tego ośrodka edukacji ekologicznej. Współpracujemy ze szkołami w mieście Lubin. Bardzo wielu uczniów, przedszkolaków korzystało już z zajęć edukacyjnych w ośrodku. Ta współpraca to nie tylko współpraca w zakresie finansowania infrastruktury, ale także współpraca w zakresie jakby inicjowania, wypełniania tej przestrzeni turystycznej klientami. Mowa także o możliwości skorzystania. Powiat, gmina Ścinawa i miasto Lubin współpracuje między innymi w zakresie bezpieczeństwa, turystyki. Realizowane są także programy zdrowotne czy bezpłatna komunikacja dla mieszkańców. W planach jest także rozszerzenie jej o Polkowice, Chocianów i Rudną. Od października pilotażowo uruchamiamy bezpłatną linię autobusową do Rudnej. Chcemy zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie na to, co już jest w tej chwili funkcjonuje na terenie gminy Lubin, na terenie gminy Ścinawa. Chcielibyśmy ogarnąć również bezpłatną komunikacją gminę Rudna. Wspólnie samorządom przez 4 lata udało się pozyskać blisko 200 milionów złotych środków zewnętrznych. Mamy nadzieję, że uda nam się skomunikować wreszcie układ ścieżek rowerowych, które bezpiecznie skomunikują nas ze Ścinawą. Projekt, który został omówiony, to jest projekt, który zakłada, że będziemy się wpinać i bezpośrednio do Ścinawy, ale również przez Chrobienie, czyli potrzebne nam jest dobre skomunikowanie również rowerowe z samą gminą Rudna. Podczas konferencji udowadniano, jak połączenie wspólnych sił jest szansą na podniesienie standardów i jakości życia wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego. Za przykład podano budowę gazociągu Prochowice-Ścinawa. Burmistrz Kosztyła wspomniał, że do trwającej u niego inwestycji gmina Lubin mimo zaproszenia nie chciała się przyłączyć. Mamy XXI wiek. W prawie 18 miejscowościach gminy wiejskiej Lubin nie ma gazu. Pan wójt Tadeusz Kielan nie chciał dołączyć się do projektu, a kwestią było 1,5 miliona złotych. Proszę Państwa, mam tu zapewnienia Pana Burmistrza, że jeszcze możemy dołączyć się do tego projektu. Jeszcze możemy podłączyć kilka miejscowości do gazu. Kolejnym wspólnym planem polityków jest skomunikowanie nowych ścieżek rowerowych, łącząc je ze sobą w każdej miejscowości. Ścieżka, którą tutaj zaprezentowano, mająca połączyć właśnie Lubin, Ścinawę, Chrobienie, Rudną i prowadząca dalej do Lubina, przekroczyła nawet moje wyobrażenia, także bo miałem to dużo skromniej zaplanowane, natomiast naprawdę z całą pewnością włączymy się do tego projektu. Chcemy oczywiście współpracować w budowie ścieżek rowerowych, to jest bardzo ważne. Jak pokazywała ta mapka, możemy wtedy objechać cały nasz powiat. Realizujemy takie inwestycje wspólnie, bo naprawdę możemy zrobić więcej.
Dla obecnych na konferencji polityków najważniejsze jest dobro wspólne mieszkańców. Brak współpracy z gminą wiejską Lubin czy z gminą Rudną ich zdaniem odbija się kosztem samych mieszkańców. Jak Państwo usłyszeliście, burmistrz zaprosił również kandydatów na wójtów gminy Rudna, gminy Lubin, bo niestety nie ma takiej współpracy powiatu, przynajmniej z gminą Rudna, to powiem szczerze, że w ogóle nie ma. Chcielibyśmy tą współpracę właśnie nawiązać. Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła podsumował 4-letnią współpracę z Lubinem i powiatem, przypominając także o wspólnym pozyskaniu środków zewnętrznych na wszystkie te inwestycje. Mieszkańcy Legnicy skarżą się na ziemisty, nieprzyjemny smak i zapach wody płynącej z kranów w ich domach. Czy może zaszkodzić? Pytają. Sprawę bada legnicki sanepid. Legniczanie szeroko komentują sprawę w mediach społecznościowych, ale zarówno do miejscowego sanepidu, jak i legnickiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji wpłynęło już kilkadziesiąt podobnych zgłoszeń. Sprawą zajęli się inspektorzy. Intensywnie badamy tą wodę, łącznie z wodociągami. I muszę powiedzieć, że wszystkie parametry tej wody, którą określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody dostarczania ludziom do spożycia, są spełnione. Natomiast takie parametry jak smak i zapach, one to są wartości takie mało mierzalne i mało obiektywne. Przy badaniu wody też jest tak zwane badanie organoleptyczne, czyli po prostu pracownik smakuje tą wodę i wącha ją. I potwierdzają pracownicy, że faktycznie woda ma taki lekko ziemisty, taki jakby lekko sfermentowany zapach. Co ciekawe, pracownicy inspekcji nie muszą szukać daleko, by potwierdzić nowe walory legnickiej kranówki. Pleśnią smakuje bowiem także woda płynąca z kranu w ich siedzibie przy ulicy Mickiewicza, o czym przekonaliśmy się organoleptycznie. Od szefa LPWiK, który odpowiada za dostarczanie wody do legnickich domostw, usłyszeliśmy, że jego pracownicy reagują na każde zgłoszenie, choć w większości przypadków ich treść miała się nie potwierdzać. Prezes przyznaje jednak, że z powodu letnich upałów temperatura wody płynącej w miejskiej sieci wzrosła o 2 stopnie Celsjusza i to tu, zdaniem ekspertów, należy szukać przyczyny nowego smaku czy zapachu legnickiej wody. 2 stopnie dla człowieka to jest niewiele, ale dla mikrobiologii tak. I jest podejrzenie potwierdzone w Państwowym Zakładzie Higieny, że w takiej wodzie o podwyższonej temperaturze namnażają się grzyby i pleśnie. Z kolei grzyby i pleśnie wytwarzają geosminę i dwumetyloizoborneol, związki odpowiadające za smak i zapach wody. Powiatowy inspektor sanitarny uspokaja, choć zmienił się smak, powstałe w wodzie związki nie są szkodliwe dla zdrowia. Rodzi się zatem pytanie, jak powinni zachować się mieszkańcy? Słowem, czy legnicką kranówkę nadal można pić? Można. Tylko tu bym musiał powiedzieć troszeczkę satyrycznie, że tylko zatkać nos. Amatorom kranówki można zatem polecić, by nie rezygnowali z jej picia, o ile, rzecz jasna, nie przeszkadza im jej nowy aromat. Nowa przychodnia zdrowia w Grębocicach powstaje tuż obok obecnej placówki. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej znajdą się w niej m.in. poradnie specjalistyczne oraz gabinety zabiegowe i rehabilitacji. Inwestycja będzie kosztować ponad 4 miliony złotych. Według planów budowa przychodni ma potrwać do końca 2019 roku. Potem pozostanie tylko wyposażenie placówki w sprzęt medyczny. Powierzchnia nowej przychodni zdrowia w Grębocicach to 500 metrów kwadratowych. Znajdować będą się gabinety lekarskie, oprócz tego gabinet zabiegowy, stomatologiczny, ginekologiczny. No taką propozycją jest punkt też rehabilitacyjny. Przychodnia powstaje obok obecnego ośrodka zdrowia. Prace budowlane poprzedziły badania pod nadzorem archeologicznym. Z żadnych niespodzianek na etapie robót ziemnych nie spotkaliśmy. W tej chwili jesteśmy na etapie budowy ścian konstrukcyjnych, zewnętrznych i wewnętrznych. Prace przebiegają póki co bez żadnych opóźnień, sprawnie i można powiedzieć, że bez niespodzianek. Budynek jest w całości parterowy, także myślę, że do końca października uda się wykonać zarówno konstrukcję dachową, jak i pokrycie, no po to, żeby przygotować sobie front robót na zimę. Na nową przychodnię czekają mieszkańcy gminy. Na razie obserwują budowę. Żeby było jak najszybciej, bo jesteśmy naprawdę skazani tylko na jednego lekarza. Do ośrodków mamy sporo kilometrów, żeby dojechać. Nie ma dobrego połączenia, bo jesteśmy pod Polkowicami. Także tam są bardzo ciężkie warunki z załapaniem się do lekarza. No i później nie ma powrotu. Myślę, że będzie piękna, będzie wiele udogodnień. Taką mam nadzieję. Nowa przychodnia będzie ładna. Dodajmy, że znajdzie się tam jeszcze miejsce na atrium.
przeszklone miejsce, przyjazne dla dzieci, w którym no, oprócz zieleni będą zabawki. Dzieci będą mogły miło spędzić czas w oczekiwaniu na wizytę lekarską. Według planów budowa przychodni ma potrwać do końca 2019 roku. Potem pozostanie tylko wyposażenie placówki w sprzęt medyczny. Ogromny żuraw ozdobił ścianę jednego z wieżowców przy ulicy Żurawiej w Lubinie. Mural powstał w ramach projektu ProEko prowadzonego przez powiat lubiński, na który pozyskano dofinansowanie z województwa dolnośląskiego. Jeśli dzieło spodoba się mieszkańcom, niewykluczone, że takich malunków powstanie w Lubinie więcej. Mural z wizerunkiem żurawia to pierwsze malowidło na taką skalę w Lubinie. Ma to na celu jakby zapoznanie młodego społeczeństwa i nie tylko młodego właśnie z przyrodą, z tym co w Polsce było i powoli ginie. Dokumentu potwierdzającego odbiór jeszcze nie było. Są pewne zgłoszenia tutaj od pana prezesa spółdzielni dotyczącego stanu technicznego. Chodzi o ten bok tutaj elewacji. To jest do poprawy. I na takim etapie jest na razie zakończone postępowanie i dopiero będzie skończone, jeżeli będą naniesione te wszystkie poprawki. Pomysłodawcą muralu jest Andrzej Łużyński, pracownik Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Oprócz wizerunku ptaka na wieżowcu pojawił się również krótki opis gatunku. Pomysł na mural powstał też dlatego, żeby przybliżyć ludziom tą dziką naturę, która jest tak naprawdę niedaleko nas, żeby uświadomić społeczeństwo, no i żeby też uwrażliwić na przyszłość troszeczkę bardziej. Malowidło jest odwzorowaniem zdjęcia Pawła Wróblewskiego, któremu udało się sfotografować żurawia o poranku. Miejsca na powstanie muralu szukano od kilku miesięcy. Malunek łączy przyjemne dla oka z pożytecznym, bowiem konserwuje budynek. Nas jako spółdzielnie również interesowało to, że w ten sposób zabezpieczyliśmy ścianę, która ma powierzchnię 350 metrów kwadratowych. Ona jest narażona, jak Państwo widzicie, na warunki atmosferyczne, deszcz, śnieg, prawda, wiatr. Mural z żurawiem powstał w ramach projektu ProEko prowadzonego przez powiat lubiński, na który pozyskano dofinansowanie z województwa dolnośląskiego. Jeśli mural spodoba się mieszkańcom, możliwe, że powstaną kolejne. Na Ustroniu mamy znowu osiedle artystów, mamy malarzy, mamy pisarzy, więc również można to realizować. Mural stworzyła firma Good Looking Studio z Warszawy, która specjalizuje się w ręcznie malowanych reklamach outdoorowych, muralach artystycznych i grafikach ściennych. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.